Dzień dobry, z trasy muszę mówić tak trochę ciszej, bo Mikołaj jest niesamowicie, o przepraszam, wyczulony. Jedź prosto, następnie jedź drogą 926. Niesamowicie wyczulony na witanie się po prostu takie nagłe, o. Także przed nami 3 godziny 51 minut do pierwszej lokalizacji. Na razie Miki śpi i tego nam życzycie na tą podróż. Ponieważ no, Mikołaj średnio lubi mimo wszystko w dalszym ciągu jeździć samochodem i jemu mam wrażenie, że się po prostu nudzi i on nie jest niczym zainteresowany, jemu się nudzi, on nie lubi być w jednej pozycji cały czas, on chce biegać po prostu, znaczy biegać, robić komandosa po prostu, wszędzie gdzie się da. Nie nagrywaliśmy nic w domu, bo generalnie nasz poranek wyglądał jak poranek u Kevina, jak się mieli spóźnić na samolot. No to mniej więcej taka była gonitwa. No ale pozbierane wszystko, psiusze u cioci, więc teraz czas na nasz wypoczynek i relaks. Jestem niesamowicie zdziwiona, że nie muszę dzisiaj nic robić, bo ostatnio robiliśmy bez przerwy po 12-14 godzin, nie? Tak, jeszcze wczoraj robiliśmy. Tak, jeszcze wczoraj, no, dopinaliśmy ostatnie tematy, także tym bardziej się cieszę, że w końcu mamy wyczekiwany urlop. Także będziemy się zgłaszać z trasy. Gdzie jedziemy? Jedziemy nad morze. Nad morze stwierdziliśmy, że to sobie zrobimy pierwszą trasę, a potem w sezonie chcielibyśmy jechać na Chorwację. Tak sobie gdzieś, wiecie, mieliśmy to w głowie i zależy nam, może ktoś nam tutaj będzie w stanie pomóc, zależy nam na miejscówce, gdzie są na przykład takie jakby domki jednorodzinne i każdy ma swój basen. Ja to widziałam, ale w Grecji, a do Grecji nie, chcemy jechać po prostu do Chorwacji. I jeżeli ktoś był w takim miejscu, może polecić, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jedziemy do Zielonej Góry teraz, tam mamy hotel, taki wygląda ładnie. Wybraliśmy sobie taki bardziej luksusowy, bo to nasze zazwyczaj są jedne wakacje w roku, maksymalnie dwa. No, mam nadzieję, że się uda dwa. Powiedzieliśmy, że częściej musimy wypoczywać, a wy dajcie mi znać. W ogóle ciekawa jestem, czy wolicie jechać na wakacje za granicę, czy jednak zostajecie w Polsce i wybieracie miejscówki po prostu tutaj na miejscu. Pan bardzo wolno jechał. My no. Też jeździmy wolno, ale ten pan jechał 40 na godzinę w miejscu, gdzie można jechać 50 na godzinę. Bardzo wolno. Są w ogóle te mandaty za zbyt wolną jazdę? Ktoś dostał? Na autostradzie na pewno są. A ktoś dostał mandat za zbyt wolną jazdę? Bo ja tego nigdy nie dostałam w drugą stronę, to bardzo często. No to podzielcie się swoimi mandatami. Dobra, zgłaszamy się trochę później. Dojechaliśmy, słuchajcie, i było mega ciężko. Ten pan już na końcu chce to... Dobra, ale ostatnie 6 km odkryliśmy, że termos stuka i to nam uratowało życie. My jesteśmy w hotelu, zaraz pójdziemy się meldować. Pogoda jest piękna, bo jak wyjeżdżaliśmy, to była katastrofa. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Także co masz, Mikołaj, na swoje usprawiedliwienie, że ledwo to przeżyliśmy wszystko? Ten pan nie ma nic na swoje usprawiedliwienie, bo on ma do tego prawo. No, ale dobra, dojechaliśmy, teraz czas na relaks. Jutro kolejna trasa, także widzimy się już w hotelu. Mikołaj już tutaj poparza po dywanie, no, po wykładzinie. Nie wkładaj do buzi. Wystraszasz, tak? Co najlepsze, mamy dla Mikołaja łóżeczko i w łóżeczku są dla niego ręczniczki. Więc jeszcze byłoby super, gdyby był mini szlafroczek. Tak, to bardzo miłe. Zobaczymy, jak wygląda łazienka, bo jeszcze sam nie widziałem. Ale jest echo w niej, więc chyba jest duża. Zobaczymy. O! O! To jest dzisiejsze nasze lokowanie. Aha, tutaj są kibelki. Dobrze, tutaj są kibelki. A tutaj jest wanna z prysznicem. To jest mój dom, to jest mój azyl, stąd nie wychodzę. Oj, dzisiaj stąd nie wychodzi. I dzisiaj tu jest jeszcze kręgielnia. I stwierdziliśmy, że pójdziemy na kręgle. Z tym małym panem. Tak, zobaczymy jak będzie. Mamy czajnik, więc jest dobrze. Mikołaj, jesteś uratowany. Dużo tutaj nie jest tak, bo tutaj można spać, jak ktoś się pokłóci, to i tu można się przespać. Ja pokażę wam gdzie, bo wam nie pokazałem. Tutaj. To jest normalnie łóżeczko nasze, dzisiejsze. Ujej, jakie miękkie! Oj, bardzo miękkie, ale fajnie będzie na takim... Patrz,
Tak, ale bardzo duży, tylko. Bardzo duży ten pokój, powiem ci. Bardzo duży, taki przestronny. No. Tutaj. Jak? O, nie! Ale większe to łóżko. Ty już jesteś przeszczęśliwy? No, tata prostuje kręgosłup, Mikołaj już wyprostował. Tak. Od razu lepiej, co? Kto taki szczęśliwy? Idziemy jeść? Tak? Idziemy robić am-am. Am-am. Dobrze, idziemy. Żebyś miał jeszcze siłę na kręgle, chłopaku. Trzymam cię. Mikosław, złamałam sobie kark pod kątem 90 stopni. Wszystko dla ciebie. A co? Jak, kiedy? Kiedy on to znalazł? Czy to był w półce? Nie, sięgnął tego chyba koło łóżka. Staniesz jeszcze raz? Mama, jestem cała uśliniona. Dobrze, że sobie wzięłam więcej tych rzeczy na zmianę, bo ja to muszę przewidzieć, że ja jestem jeszcze jak drugie dziecię. To jest jego ukochana pokrywka. I do pokoju zabraliśmy tylko pokrywkę, jako zabawki. O, mam cię, co robisz? Fajna ta wykładzina. No, spoko. Nie? Ja bym mogła mieć całą chałupę wykładzinę, tylko przy psach to no, nie miałoby szansy. Przy psach to masakra, ale też bym chciał. Ała, ła, 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 ła. Jezu, tak szybko. Nie jestem w stanie tego obsługiwać. Tego się nie da. Czekajcie, obrócę was. Jakbyś taki mały, to by się mieścił tu mi się. Dotąd. Kiedy się tak urósł? No, kiedy? Kiedy ty tak urosłeś? Mikołaj, jako chłopak, jak będziesz zarywał do dziewczyny, to targanie jej za włosy i ciągnięcie do jaskini nie jest aktualnie dobrym rozwiązaniem. Ojej. Ta mama opowiada, to tak zdobył żonę. To już wie, po kim ma to syn! Co masz? Kiki. Idziemy łowić ryby. A co gramy? To na górze. Kończymy rozgrywkę, bo tu się mogą różne rzeczy dziać. My właśnie wstaliśmy, wyspaliśmy się. W ogóle pokażę wam coś cudownego, bo te zasłony hotelowe zawsze uwielbiam. Bo jest mega jasno, a te zasłony jak się zasłoni, nie przepuszczają ani krzty światła i od razu robią noc. Po prostu byśmy już z Krzysiem tak długo szukali takich zasłon, żeby one były normalnie 150% nieprzepuszczalne. Nie możemy ich znaleźć. Natomiast uwielbiam to, że nawet w ciągu dnia, gdy ktoś jest zmęczony w hotelu, się przespać w ciągu dnia, to może sobie zrobić totalną noc. I tak właśnie uśpiliśmy wczoraj Mikołaja, bo było jeszcze koło 8, no ale on był już wykończony totalnie. Zrobiłam w momencie noc i gites, nie? No, teraz idę się ogarnąć, idziemy na śniadanie. Wczoraj byliśmy w wannie,
praktycznie cały samopal ze mnie zszedł, nie? Pomalowałam się samopal, żeby być opalona na wakacje. Wygrzaliśmy się w wannie chyba z godziny albo półtorej. Niewiele co zostało z niego. Widzę, że nie wszystko zeszło, ale też niedużo zostało. Martusia robi gofry dla Mikołaja. Mamy tutaj taki sztecki stół, więc czekaj, czy to jest jeden gofr? Chyba jeden gofr, tak? Czy nie? Co to na dwa gofry? Chyba jeden. Chyba jeden. Zróbmy jednego na razie. Pięknie. Śniadanka to jest to, co Mikołaj z Krzysiem uwielbiają. Ja już tu widzę tyle możliwości. Rzeszok. I są te serki, tak jak mówiłem, dla młodego, tylko że on chyba nie może, no nie? Takich serków jeszcze? Ale to jest tyle wszystkiego. Smalec. Wszystko tak opakowane w słoiczki, fajnie? No, super. To Martusia zaczyna swoją przygodę. Czy się nie trzyma? Trzeba było zrobić pokój, a nie jakieś meble, coś tam. No dokładnie. Tylko dla takiego dziecka, a to po co ci co więcej tylko takie zabawki powrzucać i... Dokładnie, taki stoliczek niski. Tak. A my meble jak dla starego faceta, no nie? No, a trzeba było coś takiego. I my jak mama, i my jak Marta. Jedziemy nad morze już, z Zielonej Góry. Mamy dobę do 12, ale chcemy tak, żeby Miko... Jak ten, brontozaur jakiś. Chcemy, żeby Mikołaj spał w samochodzie i większość czasu, żeby nam po prostu przelulał, a teraz jest powoli czas na jego drzemkę. Choć tego nie widać. Nie, ale chwilę temu był płacz, lament i tarcie oczek. Idziemy spać. Będziesz spał w aucie? Będę. Tak. No, to my się zbieramy, idziemy do auta. I trzymajcie drogę. Kciuki za tą trasę. Zostało nam jeszcze 360 km. Mamy nadzieję, że ten Miki wyśpi się, bo wczoraj końcówka już była bardzo ciężka. Jedziemy. Zbieramy buty. Jedziemy. Proszę. Jest kawka, dziękuję. Słodziłeś już może? Słodziłeś? Tak, słodziłem, tylko wziąłem szelową, a nie jakąś tam inną. Jeszcze szelowej żeśmy nie pili. A jaka była jeszcze inna? Kosta. Dlaczego wziąłeś szelową? No bo skoro Kosta jest dobrą kawą, mamy ją w domu nawet. Spróbuj szelową. No to już wypijemy. Zanim zaczniesz mnie obrażać, to ja ci teraz zajdę i to będą dwie mail dla mnie. Bardzo mocna jest. Zła? Niedobra? Nie smakuje ci? Kupić inną? Nie, wypiję, okej. Okay, wypijesz? Jedźmy. Tak, wypiję, ale następny raz poproszę Kostę. Jedziemy, bo Miki się powoli budzi. Klima na maksa. I zasuwamy.
Kolejny przystanek. Ja tutaj widzę coś fajnego. Kto to się tak huśta? Taką mamy huśtawkę? Ja! Super! Hejo! Cześć chłopaku! Ale super! Kukuk! Kukuk! Kia! I złapię! Dojeżdżamy powoli. Jedziemy taką samą drogą, jak jechaliśmy w tamtym roku. Także już bardzo blisko. Mikołaj się obudził, ale jestem jeszcze grzeczny. Proszę. Dzisiejsza trasa o wiele lepsza. Mikołaj praktycznie całą przespał. Nie wiem jakim cudem, bo wczoraj no półtorej godziny było o wiele gorzej niż tam takie marudzenie. Tylko było po prostu płacz i lament, że trzeba jeszcze siedzieć tutaj w tym foteliku. Natomiast dzisiaj super, już mamy zamówione jedzonko. No i co? Widzimy się w naszym miejscu docelowym, do którego zmierzamy, tak? Tak, dokładnie tak. Jeszcze tylko 7,3 km. Tak. I będziemy na miejscu. Już nie mogę doczekać, już czuję ten relaks, znaczy już jestem o wiele bardziej zrelaksowana i już tak, już mam wrażenie, że odpoczęłam. Trochę, nie? Trochę, tak. A teraz... Jeden dzień bez roboty. To jest nieprawdopodobne, bo my pracujemy od poniedziałku do niedzieli właściwie. Mścice, jesteśmy w Mścicach. Jeżeli ktoś jest z Mścic, to niech da znać. Pozdrawiamy Mścice. Bo akurat przejeżdżamy przez przejazd kolejowy w Mścicach. Ciężko. A mijaliśmy też miejscowość Rurki. I stwierdziliśmy, że bardzo śmiesznie byłoby mówić, gdzie mieszkasz? W Rurce. Bądź w Rurkach. Tak czy siak, jakby nie odmieniać... To fajna miejscowość. Jeszcze jedno mieliśmy, to taką naszą ulubioną. Podjuchy. 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 Podjuchy to jest najsłodsza miejscowość ever. Podjuchy. Podjuchy. No nikt, kto mieszka w Podjuchach, nie może być ten. Od razu, jak ci ktoś powie, że mieszka w Podjuchach, to gdzie? No gdzie? Na pewno jesteś wyspany. O, no. Jeszcze tak słodko, podjuchy. No, ale mnie taka rozpina wzięła. W ogóle, dlaczego mówi się, bo myśmy byli w Zielonej, nie? Górze. Tak, Zielona. No. Zielona Góra. Dlaczego Zielona Góra, skoro tam jest totalnie płasko, ani jednej góry nie widziałam? A nie wiem, może... Skąd nazwa miejscowości Zielona Góra? Nie mam bladego pojęcia. Uważaj, koparka! Koparka! Boże, normalnie to jest... Krzyś idzie po alko, no bo wiadomo. Ja wczoraj miałam swój dzień, dzisiaj Krzyś. Sobie zamówiłam drinka do hotelu, słuchajcie, Aperola. Nawet nie nagrałam tego, bo go wypiłam. Proszę, wam coś opowiem. Bo wczoraj pani przyniosła mi do pokoju te dwa drinki. No, wiecie, wieczór bardzo długi. Ja te dwa drinki piłam od godziny chyba 7 do godziny 12 w nocy. No, ale chciałam strasznie spróbować, bo nigdy nie piłam, dosłownie nigdy nie piłam drinka takiego z baru, że zrobi mi go barman. Nie wiem, piliście jakieś drinki? Jeżeli tak, to jaki jest wasz ulubiony? I ja stwierdziłam, że ja ostatnio miałam fazę na Aperol. Zresztą jak wszyscy chyba. Ja go robię w domu, jakby sama. I byłam strasznie ciekawa, jak smakuje Aperol zrobiony przez barmana barmankę. I powiem wam, że o wiele lepszy. Dobrze, że nie jestem barmanką, bo to bym się minęła z powołaniem. Pani przyniosła właśnie ten Aperol i mojito. Pierwszy raz piłam mojito. Dużo, cały czas słyszę mojito i Aperol, a pierwszy raz piłam przez barmana zrobionego.
I pani przychodzi i daje to dla pana, bo Krzyś odbierał te drinki. To dla pana, a tutaj dla pani. A Krzyś mówi, że oba drinki dla żony. A ona tak się ucieszyła, że wiecie, że Krzyś mi przyzwala na takie coś. Ale nie, to było takie słodkie. Natomiast mega fajnie zrobić sobie taki odstres. Krzyś był. Potem pograliśmy w bilarda. Fajnie było. Zaraz zobaczysz pierwszy raz morze, Mikołaj. Pierwszy raz nad morze pójdziesz. Proszę. Ciekawe, jaka będzie reakcja, co? No, pierwszy raz. Cały czas ściąga skarpetę z prawej stópy. Tylko z prawej. Widzimy się już nad morzem.